Drogie dzieci, jak tam zdrowie? Nową bajkę wam opowiem. Już bajeczka do was leci. Jaki temat? To wy, dzieci. Wy i wasi rodzice, bo dla nich mam obietnicę. Nie chcesz wziąć się do roboty? My ci damy 500 zł. Nie marnuj życia jak blogerka modowa. Zajdź w ciążę i dotacja gotowa. Brakuje ci do pierwszego? Strzel gola! Ja ci dam pół patola! Dla ciebie Seba, dla ciebie Karina. W końcu jest z was fajna, normalna rodzina. Ciasny budżet? Już masz problem z głowy? Wreszcie możesz kupić ten kij baseballowy. Karnet do solarium i kratę wojaka. W końcu jest po co zrobić dzieciaka. I wy, lemingi z wielkiej korporacji? Wam też sypnę kasą z tej mojej dotacji. Za pieniądze na dziecko kupisz sobie sushi, takie samo jak w TVN-ie zjada Kinga Rusin. Dla ciebie, Januszu, komunikat krótki. 500 zł to codziennie flaszka wódki. I ty, kucu, nie. Nic nie dostaniesz, bo nie załapiesz się na bzykanie. To ty zapłacisz za ten mój program. Tobie? Samotna matko, też nic nie oddam. Ty byś wydała na pieluchy i dziecięce sprawy. Lecz nie tak mówi mój projekt ustawy. Biednym i bezrobotnym dam 500. Po prostu. Ale za to zabiorę im zasiłek z MOPS-u. Tu ci damy 500, a tu zabierzemy. Ale ludzie pomyślą, że się wywiążemy. Uwierzyłaś w obietnicę? To były pozory. Nie muszę ci pomagać. Wygrałem już wybory. Dzwońcie już teraz. Ofertę mamy absolutną. Kto nie skorzystał, temu jest smutno.